jestem w Tychach. Trochę pada. Zaczynam podróżować z kamerą. To trochę dziwne uczucie. GoPro z punktu widzenia technicznego wydaje się najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Czuję się trochę jak Jerzy Sztur w Amatorze. To specyficzne doświadczenie. Gadać, takie jest wrażenie, gadać sam do siebie i to jeszcze na dodatek do lustra. Tutaj dla mnie rzeczywiście ideałem jest Jarek Kuźniar. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, no ale ty na to wiele lat pracowałeś, na tę umiejętność sensownego i logicznego mówienia do chłodnego i zimnego oka kamery. Hejt, postprawda, fake news, trollowanie. Kolejne wystąpienie na konferencji na ten temat. I tak trafiłem do Zabrza, serca polskich serc, i tych prawdziwych, i tych sztucznych. Tomasz Kot, film Bogowie, zawsze wielki szacunek. Pierwszy raz jestem w Zabrzu. Guido, jak tutaj czytam, jest kopalnią założoną w 1855 roku. I turyści zjeżdżają na poziom 170 i 320 metrów. Na tym poziomie 320 metrów jest najgłębiej położona trasa turystyczna kopalni węgla kamiennego w Europie. No i podobno na dole jest pub, ale również jak czytam, znajduje się na poziomie 320 najgłębiej położony pocztowy punkt nadawczy. A tutaj sobie wszedłem w takie miejsce, gdzie jest wystawa sprzętu na zewnątrz. Pierwsze takie wrażenie, jakie mnie uderzyło, to zapach smarów. Ciekawy. I taki wózeczek do wywozu węgla. Zawsze jak widzę coś takiego, to Indiana Jones. Główne wejście do kopalni. Chyba ktoś zjeżdża albo wjeżdża, bo nam się koło kręci. Tu mamy dość imponujące koło, które zapewne służyło do wciągania i do wyciągania windy. Mam jeszcze chwilkę czasu, żeby sobie poczekać. To jest moja pierwsza kopalnia węgla kamiennego w moim życiu. Wcześniej byłem w Wieliczce, ale to chyba wszyscy byli w Wieliczce. Tutaj słyszę dzwonek windy. O, tak wygląda. Sobie chyba zjazd. Nikogo tutaj nie ma. Jeszcze nie będę wchodził, bo już mnie wyrzucą. No, industrializm, że się tak wyrażę, w pełni. Okej, okay. Sygnał odjazdowy. Jazdy ruszy. I tak to, kochani, wygląda w praktyce. Dziękuję panu bardzo. Tutaj tylko zapamiętujemy taką informację, popatrzmy. Na czerwono. Niż, uwaga, niż baryczny. Zapamiętujemy to, o co w tym chodzi, to powiem wam. Jedziemy i absolutnie nic się nie dzieje. Ciemno i żadnych widoków. Zobaczcie, pan tak naprawdę żyje. Będzie wyjąć? Bo przyszedł, sztyka. Naprawdę, bo ja się to zrobię.
świętej Barbary. Jak się dowiedziałem, święta Barbara jest patronką wszystkich zawodów, gdzie śmierć może wystąpić nagle, czyli nie tylko górników, ale również marynarzy, stolarzy. Jesteśmy na poziomie 320. No głębiej nie byłem. I doszliśmy do kolejki. To tylko inny napęd, bo patrzcie, troszkę inny układ. Tu jest w stopce listwa zębata, tu jest taka gwiazda napędowa o dobranym module do tej listwy i sobie to jedzie podobnie, tylko to jest zatrzy układ. Siadamy tutaj, siadajmy do tego. Lokomotywę na sprężone powietrze. Ciekawe. No tak właśnie wygląda. Kończy się moja wycieczka po kopalni Guido. Szczęść Boże wszystkim górnikom i szczęść Boże tym wszystkim, których chroni święta Barbara.